statek kosmiczny Dragon, jakim znamy go dzisiaj, mógł wyglądać zupełnie inaczej i robić o wiele więcej. Gdyby Elon Musk i SpaceX kontynuowali swoje pierwotne plany, Dragon woziłby turystów na wycieczki wokół Księżyca, wracając na Ziemię nie wodowałby w Atlantyku, ale lądował na silnikach w Kennedy Space Center na Florydzie i poleciałby na Marsa. I to już w 2018 roku. Dlaczego ta alternatywna wersja rzeczywistości nie miała miejsca? W tym wideo opowiem o sekretach przeszłości Dragona. Cześć, ja jestem Radek i na tym kanale opowiadam m.in. o ciekawostkach związanych ze SpaceX i historycznej misji Demo 2. Dwie playlisty na ten temat podlinkowałem o tutaj. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj ten kanał, aby nie przegapić nowych wideo o wielu ekscytujących rzeczach, jakie robi SpaceX, na przykład o załogowym Dragonie. Alternatywną historią Dragona zacznijmy od tego, że Crew Dragon, jakim znamy go dziś, jest nową wersją towarowego Dragona, którym SpaceX wozi ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną dla NASA. Kiedy amerykańska agencja kosmiczna ogłosiła przetarg na usługę transportu ludzi na stację kosmiczną, SpaceX wpadł na bardzo prosty pomysł. Przeróbmy towarowego Dragona i zaoferujmy go NASA. Ta przeróbka, oprócz oczywiście dodania systemów podtrzymywania życia, foteli itd., w dużej mierze ograniczała się do dodania bocznych silników Super Draco, które miały umożliwić ucieczkę kapsuły i astronautów w sytuacji zagrożenia. Ten genialny pomysł zaowocował takim to jednak potworkiem. Nowy załogowy Dragon początkowo nosił nazwę Dragon Rider i wyglądał dokładnie jak towarowy Dragon, któremu ktoś dodał nos. Dopiero kiedy SpaceX pochylił się dokładniej nad projektem, to wyczarował takiego pięknego dragonika, jakiego znamy go dzisiaj. Prezentacja Dragona 2, znanego też pod nazwą Crew Dragon, odbyła się z pompą w 2014 roku w siedzibie SpaceX w Kalifornii. Nowoczesny i minimalistyczny design Dragona demonstrował sam Elon Musk. Od tego czasu wykończenie wnętrza trochę się zmieniło. Dodatkowo w pierwszej wersji to panele z ekranami były przyciągane do astronautów, a w obecnej wersji to fotele zmieniają swoje położenie. Skoro mamy już projekt świetnej załogowej kapsuły, to gdzie nią polecimy? Poza orbitę Ziemi, ma się rozumieć, bo no przecież na orbitę i tak musimy polecieć, to trochę nuda, praca dla NASA, ale gdybyśmy mogli tak polecieć dla siebie, to gdzie byśmy polecieli? Na Księżyc. W lutym 2017 roku Elon Musk ogłosił zdumionemu światu, że dwóch tajemniczych kosmicznych turystów poleci na wycieczkę dookoła Księżyca w czwartym kwartale 2018 roku. Ech, ten Elon optymista. Taki lot byłby możliwy tylko i wyłącznie, gdyby Dragon był wystrzelony na szczycie rakiety Falcon Heavy. To musiałby być start zapierający dech w piersiach. Dwójka księżycowych turystów poleciałaby po trajektorii podobnej do misji Apollo 8, oblatując Księżyc dookoła i wykorzystując jego grawitację do powrotu na Ziemię bez używania silników. Misja nie doszła do skutku, kiedy zdecydowano, że koszt certyfikacji Falcona Heavy do lotów załogowych byłby zbyt wielki. W połowie 2020 roku mamy za sobą 3 udane loty Falcona Heavy, ale przypomnijmy, że przed pierwszym lotem Elon Musk trzymał kciuki, aby rakieta nie eksplodowała tuż po starcie i nie uszkodziła historycznej platformy startowej, której odbudowa byłaby czasochłonna i bardzo droga. Opóźnienia w rozwoju Falcona Heavy, jak i załogowego Dragona też miały swój udział w podjęciu decyzji o rezygnacji z tego projektu i przeniesieniu zasobów, ludzi, jak i pieniędzy na budowę Starshipa. Kiedy prace nad tym statkiem kosmicznym zaczęły powoli nabierać tempa, Elon Musk ogłosił we wrześniu 2018 roku tożsamość jednego z kosmicznych turystów. To japoński miliarder Yusaku Maezawa. Zamiast Dragonem ma on polecieć wokół Księżyca właśnie Starshipem, zabierając ze sobą w ten lot od 6 do 8 artystów. Miejsca na Starshipie, w przeciwieństwie do Dragona, będzie mnóstwo. Misja ta ma się nazywać Dear Moon. Ale to nie wszystko. Dragon miał dokonać jeszcze jednego wyczynu. Polecieć i wylądować na czerwonej planecie. Marsjańska wersja statku kosmicznego miała nazywać się Red Dragon. Nie wiozłaby na Marsa astronautów, a jedynie ładunek naukowy.
Czerwony Dragon mógłby na przykład sprawdzić proces produkcji metanu jako paliwa do powrotu z Marsa w trochę większej skali niż planuje to NASA w łaziku Perseverance i eksperymencie MOXIE, który latem 2020 roku wystartuje na Marsa. Start misji Red Dragona był zapowiadany na 2018 rok, potem przesunięty na 2020, a w końcu odwołany. Dlaczego? Elon Musk stwierdził w lipcu 2017 roku, że zmienił zdanie co do optymalnego sposobu lądowania na Marsie. Na początku myślał, że pojazd z osłoną termiczną na dole i silnikami po bokach jest optymalnym designem, czyli wybierz wymaluj tak jak wygląda Dragon 2. Teraz wiemy, że projekt kolejnych iteracji Starshipa opiera się na osłonie termicznej na boku pojazdu, która wytraci sporo prędkości podczas wejścia w atmosferę. Starship następnie przekręci się, ustawi pionowo i wyląduje na silnikach tak jak Falcon 9. Dlatego projekt Dragona w pewnym sensie był ślepą uliczką. No właśnie, a propos lądowań. W oryginalnych planach SpaceX odnośnie Crew Dragona zaprezentowanych jeszcze podczas prezentacji w 2014 roku było lądowanie z astronautami na silnikach na lądzie w Kennedy Space Center, a nie wodowanie w oceanie. Lądowanie na lądzie ma te zalety, że łatwo i szybko jest astronautów wyciągnąć z kapsuły, a ona sama nie uszkadza się tak, jak zanurzona w słonej wodzie. Proces przywracania jej do działania po morskiej kąpieli jest też kosztowny. Obecnie załogowy Dragon po kąpieli w Atlantyku będzie dalej służył już tylko jako wersja towarowa. Już więcej razy ludzi na pokład nie zabierze. Dlaczego więc SpaceX zrezygnował z lądowania na lądzie? Znów głównym powodem są ogromne koszty certyfikacji i spełnienia bardzo wyśrubowanych przez NASA zasad bezpieczeństwa dla lotów załogowych. Lądowanie na silnikach jest cool, ale upewnienie się, że Dragon nie stworzy krateru na lądowisku, no jest bardzo ciężkie. Dragon lądujący na silnikach musiałby też mieć wysuwane nóżki z osłony termicznej, a to powoduje dodatkowe komplikacje, bo osłona termiczna jest krytyczną dla bezpieczeństwa częścią Dragona i najlepiej jakby pozostała w jednej części. Dragon 2 w obecnej wersji, mimo że nie ma wysuwanych nóżek, teoretycznie mógłby wylądować na silnikach. Może SpaceX kiedyś zdecyduje się przetestować taki manewr w jakiejś misji wiozącej nie ludzi, a towary? Zobaczymy. Jeśli podobało Ci się to wideo, jest tego więcej o tutaj na playlistach ciekawostki o SpaceX i o Dragonie. A jeśli nie chcesz przegapić nowych filmów o firmie Elona Muska, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, a wtedy zobaczymy się w następnym wideo. Do zobaczenia, cześć!